tej uprawy jesteśmy bardzo ciekawe. Chcemy zobaczyć i zobaczycie razem z nami, jak wygląda jej zbiór. Także może w przyszłości będziemy ją uprawiać w domu. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jesteśmy już na polu, zbieramy dynię. Pierwszy raz po polu jadę John Deerem, tak tylko miałam okazję jechać po placu i w sumie fajnie, podoba mi się. A zbiór? Zbiór też fajny. Werka jedzie z kombajnem do zbioru dyni, jest to Oskan. Tam widzicie taki wał z kolczatką, na nią nabijane są dynie. Następnie trafiają one do rozdrobnienia i na sitach są one rozdzielane, tutaj ziarenka od miąższu, po czym ziarno trafia, a raczej pestki, do zbiornika. Już dojeżdżamy, tak. Zaraz podnosimy i wjeżdżamy w kolejny wał. Z boku jeździ Deutsch z dwoma wałami. Jeden napędzany hydraulicznie, ale oba ruchome, oba toczą się po ziemi. Jeden przytrzymuje pędy i chwasty, a drugi z taką spiralą zwala nam dynie w wały. Obok mamy takie ograniczniki, co zobaczycie oczywiście na filmie, przez co dynie nie rozrzucają się po całej działce, tylko są zrzucone w równiutkie wały. O, i właśnie podnosimy. Nie jeździmy ogólnie zbyt szybko, aby nadążyć z rzuceniem na kombajn dyni. Jakieś takie 1,5 do 2 km/h. To co, przerzucamy się na dynię? Możliwe, że tak będzie. Zobaczymy, jak się dzisiaj Werka przekona. Oddali kolejny John Deerek. Popatrz. Nie widać go. Teraz ładnie wjeżdżamy w wał. Zatrzymujemy się i opuszczamy. I włączamy wałek. No i jedziemy. Jesteśmy już na hali, na której następuje suszenie pestek dyni. Po mojej lewej stronie mamy sektory suszące. Suszenie jest podłogowe. Od podłogi dmucha nam tutaj powietrze ciepłe. W każdej komorze ustawiana jest odpowiednia temperatura powietrza, dzięki czemu ziarno jest dobrze wysuszone. Tutaj już mamy pestkę wysuszoną. Z racji tego, że każdy sektor jest stworzony na typ wywrotki, tutaj nam to wszystko się wysypuje, a następnie taśmociągiem sypywane jest do kosza sypowego. Gorące powietrze, które dociera do nas z pieca, przeprowadzane jest tutaj kanałami podziemnymi, a następnie ocieplano tutaj komory suszące. Z tyłu za mną mamy mieszadło, które miesza nam ziarno. Można dostosować tutaj za pomocą komputera szybkość przejazdu oraz mieszania danej komory. Szybkość mieszania jest zależna od wilgotności pestki. Rolnik, który uprawiał w tym roku po raz pierwszy dynię, więc jak planowała? Dynię planowała bardzo dobrze. I jest to uprawa opłacalna, czy niekoniecznie? No, jak jest wydajność dobra, to jest opłacalna. A ile tak orientacyjnie w tym roku? No tak około tonu. A wymagania nawozowe, bo teraz nawóz naprawdę ceny są rekordowe. No wymagania nawozowe Nakłady są takie średnie, można powiedzieć, a nawet małe. No, więc u nas sporo gospodarstw właśnie się przebranżowia i próbuje tej dyni, ale jednak nie jest ona tak popularna. Dynia, jeszcze dodam to, że ona nie wymaga dużo zabiegów agrotechnicznych. No po prostu raz od grzyba wystarczy skropić. I będzie ją Pan w przyszłości uprawiał, czy tak tylko? No chyba tak, chyba tak. Chyba tak, duży plus. Prowadzenia usług rolniczych, w tym zbioru i skupu dyni. Utworzyliśmy własną markę Rasta Rosto, w której produkujemy makarony oraz produkty śniadaniowe, dlatego aby nasze i Wasze produkty trafiały bezpośrednio do konsumenta. Zachęcam Was, drodzy widzowie i rolnicy, do nawiązania współpracy bezpośrednio z nami. Dziękuję. Dzisiaj mieliście okazję wspólnie z nami zobaczyć, jak wygląda kompleksowa usługa zbioru dyni bezłupinowej. Także dziękuję bardzo firmie Agrolink za zaproszenie i dziękujemy Wam, naszym widzom, za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie.